Choroba Fabry'ego jest rzadkim schorzeniem metabolicznym przekazywanym genetycznie. W Polsce zdiagnozowanych około 70 osób. Defekt enzymalny powoduje dysfunkcję organów i komórek. Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat tego rzadkiego schorzenia, o możliwościach leczenia, a także przebiegu choroby. Porozmawiam dziś z moimi gośćmi. Profesorem Michałem Nowickim, kierownikiem Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, inicjatorem powstania na tej uczelni Ośrodka Chorób Rzadkich. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Oraz Wojciechem Nadolskim ze Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, choroba Fabry'ego to rzadka choroba przekazywana genetycznie, która powoduje, że w organizmie brakuje enzymu odpowiedzialnego za rozkład lipidów, czyli tłuszczy. W związku z tym lipidy odkładają się w każdej komórce, w całym ciele, niszcząc je. Najbardziej narażone są serce oraz mózg i nerki. Co możemy powiedzieć na temat tej rzadkiej choroby? Jaki jest aktualny stan badań? Jest to choroba oczywiście bardzo rzadka, zaliczona do chorób ultrarzadkich, nawet nie rzadkich, ale ultrarzadkich. Tak jak pani redaktor powiedziała, mamy w tej chwili około kilkudziesięciu pacjentów, których leczymy lub diagnozujemy. Natomiast tak naprawdę choroba jest kilkakrotnie częstsza. Wiemy na podstawie analiz innych populacji, że ta częstość powinna być większa. Jest pewnie około kilkuset osób chorych. Są to oczywiście osoby głównie w rodzinach, dlatego że jest to choroba typowo przekazywana genetycznie w sposób sprzężony z chromosomem X, taki nieco skomplikowany sposób dziedziczenia. Wiemy, że choroba ma kilka postaci. W tej postaci klasycznej objawy zaczynają się w wieku kilkunastu już lat i zajmują te krytyczne dla życia narządy, czyli właśnie nerki, serce i układ nerwowy. Te objawy zaczynają stopniowo narastać, pojawia się niewydolność narządów i w efekcie dochodzi do znacznego skrócenia czasu życia. Na szczęście jest to choroba, którą możemy leczyć w tej chwili skutecznie za pomocą głównie enzymatycznej terapii zastępczej, czyli w sposób, można powiedzieć, bardzo specyficzny, bo zastępujący ten brakujący enzym, ponieważ no, istotą choroby jest niedobór enzymu. Jest to jedna z wielu chorób z tej grupy, tak zwanej grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Ocenia się w ogóle, że takie choroby mogą, oczywiście w mniejszym czy większym stopniu, mogą dotyczyć mniej więcej jednej osoby na 800. Także te choroby rzadkie, o których się mówi rzadkie czy ultrarzadkie, to tak naprawdę nie są wcale rzadkie choroby, bo ich siłą jest to, że jest tych chorób po prostu bardzo dużo. Niemal codziennie odkrywamy nowe choroby rzadkie. Panie profesorze, mówił pan o tym, że rozróżniamy różne typy, właściwie są dwa typy choroby Fabry'ego, ten typ klasyczny, a także ten typ drugi o późniejszym początku. Jaki zatem jest ich przebieg? Jak możemy je rozróżnić? Ich przebieg jest zasadniczo podobny. Może z tą różnicą, że w tej postaci późnej częściej chorują kobiety, dlatego że jest to choroba, która dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, przy czym mężczyźni w postaci klasycznej chorują ciężej i choroba zaczyna się szybciej. W tym przebiegu klasycznym najczęściej kilkunastolatek zaczyna mieć już pierwsze objawy. To są głównie palące bóle stóp, zmiany na skórze, czasem również już objawy ze strony nerek, na przykład białko moczu, czy ze strony serca, w postaci niewydolności serca. Natomiast objawy kumulują się i około 30-40 roku życia dochodzi już do niewydolności narządowej. To jest w tej klasycznej postaci. Natomiast w postaci późnej albo zajęte jest tylko serce, albo tylko nerki, albo obydwa narządy i jeszcze układ nerwowy, ale objawy zaczynają pojawiać się około 50, nawet 60 roku życia. Wojtku, jak to było w twoim przypadku? Kiedy została postawiona diagnoza i które objawy pojawiły się jako pierwsze? Ja diagnozę otrzymałem w wieku 11 lat. Od najmłodszych lat, odkąd pamiętam, miałem problemy z apetytem, problemy ze strony przewodu pokarmowego oraz bardzo źle tolerowałem wysiłek fizyczny. Podczas wysiłku fizycznego zaczynały mnie boleć dłonie, boleć stopy. Bardzo dziwnie moje ciało się zachowywało. To były pierwsze objawy, które moi rodzice dostrzegli. Jednakże ja zostałem zdiagnozowany dlatego, że mój brat dostał diagnozę, więc choroba została zdiagnozowana w całej mojej rodzinie. A ty jak przechodziłeś tę chorobę?
Tak naprawdę, gdy ja dostałem diagnozę, byłem jeszcze stosunkowo młody. Choroba najbardziej zaczyna się rozwijać w wieku 13-14 lat, z początkiem okresu dojrzewania. Ja diagnozę otrzymałem w wieku 11 lat i od razu zostałem wdrożony w leczenie. Więc tak naprawdę nie doświadczyłem pełni objawów, które ta choroba może spowodować. To wszystko dzięki temu, że bardzo szybko otrzymałem leczenie. Mówimy o tej enzymatycznej terapii zastępczej, a tak naprawdę Stowarzyszenie też Rodzin z Chorobą Fabry'ego o to, aby ona była refundowana w Polsce, bardzo długo walczyło, bowiem stało się to w 2019 roku. Ty miałeś tę możliwość, aby otrzymywać ją wcześniej. Ona przynosi znaczące efekty, prawda? Myślę, że tutaj nawet nie ma o czym mówić. Brak leczenia, porównując do leczenia, no to są dwa zupełnie inne światy. Leczenie hamuje całkowicie rozwój choroby, pozwalając na normalne życie. W tym momencie choroby po mnie zupełnie nie widać. Ja osobiście sam również chory się nie czuję. I nie mam żadnych. Moje życie, owszem, jest niejako ograniczone, ponieważ cały czas leczenie muszę otrzymywać. Dalej odczuwam objawy choroby, ale one są zdecydowanie słabsze niż u osoby, która nie otrzymuje tego leczenia. Jak tę walkę toczyły osoby z Twojego najbliższego otoczenia, walkę z chorobą? Moja mama od najmłodszych lat, także odkąd pamięta, nie rozumiała, co się dzieje z jej ciałem. Cały czas czuła się zmęczona, cały czas dokuczał jej ból rąk, ból stóp i przez całe swoje życie szukała, co się dzieje z jej ciałem. Po narodzeniu mojego brata również wtedy zaczęto tak naprawdę bardziej zwracać uwagę na to, że być może jest to choroba genetyczna. W ten sposób mój brat otrzymał diagnozę, ponieważ objawy występowały u dwóch osób w mojej rodzinie. Jednakże były to zupełnie inne objawy, w żaden sposób ze sobą nie połączone, przez co mój brat diagnozę otrzymał dopiero w wieku 18 lat. Panie profesorze, ta enzymatyczna terapia zastępcza stwarza ogromne możliwości, natomiast jak było wcześniej, kiedy ona nie była w Polsce refundowana, a właściwie Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie ta terapia nie była refundowana? Przede wszystkim jest to terapia celowana, więc rzeczywiście zastępuje się brakujący enzym. Więc to jest no coś, o czym oczywiście chorzy marzyli od dawna. Stało się to możliwe już kilkanaście lat temu. Polska rzeczywiście długo walczyła i tu wielka zasługa pacjentów i stowarzyszeń rodzin pacjentów, które rzeczywiście kilkakrotnie zainicjowało kampanie medialne, które w sumie przyczyniły się potem do zwiększenia świadomości społeczeństwa, wiedzy o tym, że taka terapia istnieje i wreszcie dostępności do terapii, jak powiedzieliśmy pod koniec 2019 roku. Byliśmy rzeczywiście ostatnim krajem Unii Europejskiej, gdzie taka terapia zaczęła być refundowana. Wprowadzono dwa preparaty. Pod koniec ubiegłego roku wprowadzono jeszcze w przypadku niektórych mutacji genetycznych, wariantów genetycznych, leczenie doustne za pomocą migalastatu. To jest alternatywna terapia, z tym, że no, jak powiedziałem, tylko dla wybranych defektów genetycznych. Także zaczęliśmy już być krajem, w którym rzeczywiście stało się to możliwe. Do 2019 roku niektórzy pacjenci otrzymali terapię po prostu w ramach charytatywnego programu producentów tego leku. I to dzięki temu właśnie między innymi można było tą chorobę kontrolować. Natomiast no, rzeczywiście walka była niezwykle heroiczna. Myśmy jako środowisko wspomagali, wydawaliśmy zalecenia dotyczące leczenia tej choroby i wreszcie ta świadomość też bardzo się zwiększała. Co roku też mamy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Staramy się bardzo przypominać, że istnieją choroby rzadkie i tak naprawdę możemy je bardzo skutecznie leczyć. Przykład choroby Fabry'ego jest chyba najlepszym przykładem. Wojtku, a jak aktualnie Twoje życie wygląda? Jak choroba zmieniła Twoje życie osobiste i zawodowe? Choroba mojego życia osobistego czy zawodowego tak naprawdę w żaden sposób nie zmieniła, nie ukróciła. Studiuję, pracuję, rozwijam się, mam całkowicie normalne życie, ale to wszystko dzięki temu, że leczenie zostało wdrożone odpowiednio wcześnie. Choroba w moim przypadku została całkowicie zatrzymana, przez co nie mam żadnego problemu, żeby podjąć pracę, żeby pójść na studia i robić tak naprawdę wszystko, co chcę, na co mam ochotę. Choroba w żaden sposób mnie nie ogranicza.
czyli osoby zmagające się z chorobą Fabry'ego mogą normalnie funkcjonować dzięki odpowiedniemu leczeniu. Jaką byś miał radę dla osób, które dopiero otrzymują diagnozę? Przede wszystkim postarać się o jak najszybsze wdrożenie leczenia. Na szczęście aktualnie w Polsce jest to leczenie dostępne i refundowane, więc nie ma z tym dużego problemu. Dzięki leczeniu jesteśmy w stanie całkowicie zatrzymać dalszy rozwój choroby. Dlatego ważne jest podanie go jak najszybciej, bo niestety choroby cofnąć się nie da, ale można całkowicie zatrzymać jej dalszy rozwój. Panie profesorze, dzięki temu leczeniu możemy zahamować dalszy rozwój choroby. Wspomniał pan wcześniej, że mężczyźni przechodzą tę chorobę w sposób ciężki, natomiast u kobiet to jest różnie. Czasem nawet może ona przybrać postać bezobjawową, prawda? Może, oczywiście. Natomiast no, może się ujawnić nagle w postaci na przykład udaru, to zwłaszcza u młodych osób, w postaci niewydolności serca, białkowo-moczowej niewydolności nerek, wielu objawów neurologicznych. Choroba właściwie u każdej osoby, i to jest właśnie trudność diagnozowania chorób rzadkich, dlatego tworzymy właśnie ośrodki specjalistyczne. Dlatego, że choroba u każdego przebiega inaczej. Ona przebiega inaczej też u członków tej samej rodziny. Zresztą, co pan Wojtek świetnie powiedział. W związku z tym jest i choroba ma, można by znaleźć kilkadziesiąt, jak nie kilkaset przeróżnych objawów, których może dawać choroba Fabry'ego. Jak występuje dany objaw u jedyny objaw u danego pacjenta, to naprawdę nam jest trudno zdiagnozować taką chorobę. I to jest właśnie ta największa trudność. Badania pokazują, analizy właśnie populacji pacjentów pokazują, że średnie opóźnienie diagnostyki od momentu, kiedy pojawią się pierwsze objawy, do momentu, kiedy zaczynamy, czy kiedy wysuwamy podejrzenie choroby Fabry'ego, mija około 10-15 nawet lat. Oczywiście w miarę zwiększenia świadomości się ten czas będzie skracał. Natomiast jest to bardzo dużo, jest to ponad dekadę życia średnio opóźnienia. W związku z tym my musimy wszystko robić, żeby te choroby diagnozować wcześniej, bo rzeczywiście no, przykład pana Wojtka jest spektakularny. Jeśli chorobę będziemy w stanie, zaczniemy leczyć na w tak wczesnym jej etapie, jesteśmy w stanie całkowicie ją zatrzymać, spodziewać, że będzie można normalnie żyć. Natomiast późniejsze zdiagnozowanie, późniejsze leczenie, to jest już dokonane uszkodzenia w narządach, które się nigdy nie cofną. Panie profesorze, tak jak powiedzieliśmy sobie, to choroba genetyczna, jakie jest prawdopodobieństwo, że także ją odziedziczą dzieci? Prawdopodobieństwo to jest dość skomplikowany sposób dziedziczenia. Zależnie od tego, kto z rodziców jest chory, prawdopodobieństwo wynosi między 50 a 100%. W tym, że trzeba pamiętać, że choroba może przebiegać różnie. U potomstwa może na przykład ona być bardzo mało nasilona, albo przeciwnie, bardzo, bardzo nasilona, znacznie bardziej niż u rodzica. W związku z tym, tak jak powiedziałem, w tej chorobie tą niezwykłą i dla nas bardzo, można powiedzieć, trudną cechą z punktu widzenia diagnostyki jest jej niezwykła zmienność. Panie profesorze, niektórzy mieli to szczęście, tak jak w przypadku Wojtka, który otrzymał bardzo wcześnie tę enzymatyczną terapię zastępczą. W przypadku innych pacjentów, jak najczęściej ich życie się toczy i jak funkcjonuje dalej ich organizm, kiedy walczą z chorobą? Niestety, no jest to bardzo ciężka walka, dlatego że jest to walka z zajęciem kilku równocześnie narządów. W większości chorób mamy jednak zajęty jeden narząd główny. Natomiast tutaj równolegle dochodzi do uszkodzenia wielu narządów, bo choroba dotyczy lizosomów, to są organele komórkowe, które występują w każdej komórce i w każdym narządzie. W związku z tym właściwie to jest niewydolność wszystkich głównych dla życia narządów i niestety no, znaczne skrócenie czasu życia. Także my w tej chwili walczymy wszystkim o to, żeby wcześniej diagnozować chorobę, szukać w rodzinach, tak jak właśnie u pana Wojtka się stało. Jeśli my znamy jedną osobę, która ma tą chorobę w rodzinie, to wiemy, że w tej samej rodzinie prawdopodobnie jest wiele osób z chorobą i próbujemy do nich dotrzeć. I w ten sposób mamy szansę, że podejmiemy leczenie na dużo wcześniejszym etapie niż już niewydolność narządowa, która wystąpi później. Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat tego rzadkiego schorzenia. Powiedzmy sobie jeszcze na koniec naszej rozmowy o działaniach prowadzonych w ramach Stowarzyszenia Wojtku. Jak to wygląda obecnie?
Stowarzyszenie od wielu lat działało po to, by uzyskać refundację enzymatycznej terapii zastępczej w Polsce. 2 lata temu udało się. W końcu Polska dołączyła do wszystkich pozostałych krajów całej Unii Europejskiej, w których refundacja leku jest. Aktualnie zrzeszamy wszystkich chorych, staramy się im pomóc na wszelkie możliwe sposoby oraz działamy, żeby refundacja została przedłużona, ponieważ już w sierpniu tego roku kwestia refundacji będzie ponownie, pan minister zdrowia będzie ponownie decydował, czy przedłużyć refundację leczenia. Bardzo serdecznie dziękuję obu panom za tę rozmowę. Wydaje się, że bardzo ważny temat i znaczący w kontekście tego, że to choroba wciąż bardzo rzadka, dlatego podnoszenie wiedzy z pewnością jest bardzo istotne. Choroba Fabry'ego, choroby tej nie da się wyleczyć, natomiast wcześniej wprowadzona enzymatyczna terapia zastępcza może zahamować skutecznie rozwój tej choroby. To bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i za przeprowadzenie takiej konsultacji i analizy na temat choroby Fabry'ego. Naszymi gośćmi był profesor Michał Nowicki, kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii NERG Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, pani redaktor, bardzo dziękuję państwu. Oraz Wojciech Nadolski ze Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego. Dziękuję ci bardzo serdecznie w imieniu wszystkich też rodzin za ten głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia Państwu.